za tym różowym murem ma się odbyć mecz najwyższej ligi w Gambii. Bilet wstępu kosztuje równowartość mniej więcej złoty 20 zł, czyli w tutejszej walucie 20 dolarów. Wygląda to tak. Tak wygląda mur z boku. Widać zadaszenie dla trybun i dziury. Jak widać, piłkarze już się przygotowują. To już jestem na trybunach. Murawa sztuczna. Mają tutaj też ligę kobiet. Krzesełko kolejne złoty 20, czyli 20 dolarów. Na linii środkowej rozgrzewka sędziów FIFA. W pomarańczowym kamerzysta. W czerwonych strojach gospodarze Brikama United, w białych stronach przyjezdni Walidan FC z Banjulu chyba, jeden z najstarszych zespołów Gambii. Obecnie oba zespoły lokują się w strefie spadkowej, w miejsce 14 i 15 na 16 wszystkich drużyn. Do przerwy 0-0 gospodarze nie wykorzystali rzutu karnego na ten, kto wykonywał, strzelił po prostu ponad poprzeczką. To był taki zwyczajny mecz, no. Strasznie gorąco jest, mecz się zaczął o 16:00, czyli w godzinach największych upałów, które tutaj przypadają na godziny chyba 15-17. Quanto maniero?
Fala, 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 fala